to nawijaj, panie. Już? A, już czerwona lampka. Okej. Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Pytaliście się, kogo powinienem zaprosić. I zaprosiłem. Zdolna, utalentowana wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, influencerka, youtuberka, tiktokerka, mógłbym tak wymieniać bez końca, zdobywczyni wielu nagród celebryckich, lifestyle'owych, influencerskich. Trochę za długie ten wstęp. Krótko. Magda Bereda, witam ciebie serdecznie. Cześć, bardzo mi miło. A to dzięki. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia, bo zazwyczaj ci, którzy mają powyżej 100 obserwujących, mówią, że musi być w tym jakiś biznes, a mówimy, no po prostu mamy czystą zajawkę, dlatego tym bardziej dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Kiedy w twojej głowie rodzi się wiosna? Co sprawia, że w głowie jest u ciebie wiosna, że jest radość, wszystko kwitnie, masz pomysły, jest kreacja, idziesz do przodu? Chyba taka motywacja od ludzi i jakieś takie rzeczy, które się dzieją, o których marzyłam, na przykład jakiś koncert. Jak wiem, że gdzieś mogę zagrać, to sprawia, że ja jestem szczęśliwa, że potem jak jestem szczęśliwa, to tworzę nowe numery. I to ty tworzysz te nowe numery, tak, super. Tak, więc to po prostu jest taki... Im więcej się dzieje muzycznie, tym ja jestem jeszcze bardziej szczęśliwa. Czy im więcej ciebie, tym mniej? Czy jednak jesteś szczęśliwa tutaj, cytując panią Natalię Kukulską? Czy im więcej ciebie, tym mniej? Bardziej to czuję niż wiem, to chyba tak leciało. Tak. Ojej, no to trudne pytanie. Myślę, że im więcej mnie, tym... Jest coś w tym, że tym mniej, dlatego że im więcej dajesz od siebie, tym ludzie mają gdzieś tam ciebie trochę przesyt i... Ciebie przesyt. Słuchaj, non stop widzę uśmiechnięte relacje, obserwujący. Magda, kochamy cię. Ty masz swój zakon, dziewczyno. My też chcielibyśmy mieć swój zakon, nie, Piotrze? Ja bym chciał, na przykład. Mamy. No to jest mega urocze, że ludzie gdzieś tam pozwalają mi robić to, co kocham. I ja się cieszę z tego tytułu. Bo no... Gdyby nie oni, no to tak szczerze pewnie bym nie mogła robić tego, co teraz robię. I podziwiam właśnie, ale ja zadaję bardzo często, znaczy coraz rzadziej niestety to pytanie. Magda, skąd u ciebie taka skromność? Jak ja przeczytałam, co ty już osiągnęłaś, jakie liczby masz na koncie, bo dzisiaj najważniejsze są liczby, zasięgi i algorytm. Czyli to, czego my nie mamy, ale możemy mieć wkrótce. Skromność, skąd? Mama cię tak wychowała, która jest z nami, której nie widzicie, ale czuwa nad nami niczym Duch Święty albo inna osoba boska. Mama to jest totalnie to, dlatego że ona zawsze mi wpajała do głowy, że tak naprawdę dzisiaj możesz mieć wszystko, a jutro możesz nie mieć nic. Bo masz mądrą mamę, bo zazwyczaj są te mama-madżery, które wiesz, wykorzystują tę córkę bądź syna do ostatniej kropli potu, a potem dziecko jest załamane, depresja, narkotyki, hazard. Nielegalna prostytucja. Nic z tych rzeczy. Moja mama jest najlepszą osobą na świecie. To może jakiś wspólny format. Magda i mama. Mama jak ma na imię? Monika. M do M. Kiedyś był Man Materna, teraz Bęk, robimy Magda i Monika. I daily vlog. Ja bym to oglądał. Tak? I ty grasz na gitarze albo na ukulele, nie? A mama śpiewa. Moja mama w ogóle, ja mam wrażenie, że jak się spotykam w gronie jakichś moich znajomych, to po prostu ona jest pierwsza, wszyscy ją kochają, oni uważają ją za taką, jak swoją mamę po prostu i uważają, że... Ja uważam, że moja mama to jest człowiek, którego każdy potrzebuje. Tak? Czyli możemy się potem wymienić numerami telefonu, bo ja zawsze potrzebuję ludzi i mnie zaprosicie. Dobra. Ja nie wiem, spróbuję coś ugotować prostego, opowiedzieć jakiś... Nie, teraz się żartów nie opowiada, memy jakieś pokazać, coś sytuacyjnego, super. Wiesz, ilu młodych ludzi tutaj, którzy nas oglądają i nie tylko zazdrości ci? Takiej mamy? Ale to totalnie jest czego zazdrościć. Słuchaj, myślę, że w żadnej rozmowie nikt cię nie pytał o mamę. No może jakaś tam czasopismo dla kobiet. No powiedz, czy mama była dla ciebie inspiracją, nie? Nie no, coś tam zawsze mówię mojej mamie, bo po prostu mówię jak jest. Dokładnie, tak jak jeden pan mówił jak jest i wyszło jak wyszło. Przechodzimy do ciebie. Wiosna. Wiosna, jeżeli chodzi o utwór, to jest ten styl, w którym czujesz się najlepiej? Czy mamy taką politykę Magdy Beredy, że singiel lżejszy, z innej strony singiel o relacjach, w trzecim singlu mamy przewózkę z raperem. Jaki jest obecnie plan Magdy na to, żeby podbić, znaczy już podbiłaś na funkcjonowanie na rynku muzycznym, bo to nas ciekawi. Ja tak naprawdę teraz tworzę tylko i wyłącznie sama. Gdzieś tam wcześniej się przewinęły jakieś osoby, ale teraz tworzę i teksty, i melodie. Wszystko. I tak naprawdę co wyjdzie, no to jest. Co wyjdzie, to jest. Boże, ty jesteś skromny. Nie wiedziałam, że ludzie, że tacy zasięgowi artyści i twórcy są tak skromni, widzicie? Można. Magda Bereda. Ale właśnie, jak już mówimy o Wiośnie, bo mamy odbiorców, którzy może pierwszy raz ciebie widzą, chociaż ty masz tam koło 1 milion obserwujących, ale... Nie, no może być, jak ktoś pierwszy raz. Tak? Może być? Ja na przykład wcześniej już kojarzyłem, mówię, o, to ta dziewczyna uśmiechnięta, co przerabia kawałki, nie? Tak jak Popek przerabiał kawałki, a teraz Magda Bereda przerabia kawałki, ale na szczęście idzie dobrą drogą, nie to co Paweł. Słuchaj, a jest szansa, żebyś nam zaśpiewała fragment Wiosny, bo ja chciałbym, żeby znowu mi to zabrzmiało w głowie. To może refren? Dawaj, może być refren. Dobra. Jedziemy. I chociaż czasem bywa chłodniej, to założę czapkę i ubiorę spodnie. Znajdę siłę wtedy w sobie, bo jak powtarzają, przecież mogło być gorzej. Zawsze po burzy wychodzi słońce, jakoś tak się rozchmurzy, znów będzie dobrze. I chociaż czasem bywa chłodniej, to odłożę czapkę i zawołam wiosnę. Wielkie brawa. Piotruś, brawo jakieś, kurczę. O, mama też bije brawo i klienci, którzy przed chwilą się tatuowali, u nas też biją brawo. O tatuaże zaraz zapytam. Masz charakter, dziewczyno, bo my robimy zazwyczaj z Piotrkiem taki eksperyment socjologiczny. Prosimy naszych twórców, z którymi rozmawiamy, są muzycy, aktorzy, żeby zaprezentowali wachlarz swoich umiejętności. Zazwyczaj my lubimy raperów o to pytać, ponieważ pochodzimy, ja prowadziłem audycje hip-hopowe, Piotrek robił różne hip-hopowe rzeczy i wiesz, że 1 na 10 tylko nawija, bo oni się wstydzą, bo oni się boją. I teraz pytanie do ciebie, czy marketing jest dzisiaj często ważniejszy od umiejętności? Tak. Właśnie, dlaczego? Ja jestem ciekaw twojej perspektywy, no bo ja mam troszeczkę, oscyluję, funkcjonuję w innej czasoprzestrzeni, w innej świadomości medialnej, ty w innej. Dlaczego twoim zdaniem marketing jest czysto ważniejszy albo prawie zawsze niż twórczość, osobowość? No, wiesz, pewnie gdyby mój marketing był lepszy, to pewnie leciałabym w super radach i tak dalej. A nie lecisz? A na razie jestem zdana trochę sama na siebie i mimo tego, że próbuję być coraz lepsza, jesteś. To... No bo mam porównanie, bo jadąc tutaj, przesłuchałem sobie po raz kolejny single, płytę i jest czuć rozwój, tak. Jest lekkość w melodii, to jest lepiej wyprodukowane, to jest lepiej napisane, jest progres. Tak, więc... I to mówi ci stary dziad, no. Więc tak naprawdę będąc sama, mając jakieś kilka osób, które gdzieś mi w tym wszystkim pomagają, niektórzy totalnie nie znają się na muzyce i jestem gdzieś tam tylko ja, więc idę sobie po prostu kroczek po kroczku, schodek po schodku, a gdyby byli to ludzie, którzy faktycznie znają się pewnie mocniej na marketingu, którzy znają się, jacyś ludzie z wytwórni, to pewnie by to poszło dużo dalej. Ale właśnie ty, widzę, idziesz własną drogą. To nie jest tak, że za tobą stoi duża wytwórnia, sztab ludzi, 5 kobiet, które ci trzyma torebkę, inne 5, które poprawiają ci makijaż. Tobie to sprawia przyjemność, czy wolałabyś rzeczywiście być taką diwą, budować się, kreować na diwę? Mi w ogóle nie sprawiałoby przyjemności, żeby ktoś, nie wiem, trzymał moją torebkę, mój telefon i nie wiadomo co. Ja mam wrażenie czasami, że jak chcę gdzieś już komuś oddać jakąś część, powiedzmy chociażby zrobienie teledysku, czy zaplanowanie całego planu, zaplanowanie sesji zdjęciowej, to ja mam już wyrzuty sumienia, że ja nie wiem, co się dzieje. Ja muszę po prostu wiedzieć, co ja wszystko musi mieć pod kontrolą. Tak. To może pójdź w rap, dziewczyną. Każda teraz wokalistka rapuje, wróć. Może ty powinnaś pójść w rap. Wychodzić. Widziałem, że tam czasami masz takie fragmenty, że tak. Jest melorecytacja. Jest. Znaczy ja bardzo lubię rap, nie mam w ogóle nic... Jakich raperów polskich słuchasz? O! Chyba że odpowiesz, nie słucham polskiego rapu. Nie. No na pewno Kłębo. Kłębo. Mata. Mata. A widziałam bardzo przeróbkę, lubię, słyszałem. Bardzo lubię taką. Uważam, że to jest lepsza przeróbka niż oryginał. O, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Naucz się rapować. No. Bardzo, bardzo lubię głos taką. Okej, tako, czyli takich bardziej już trochę starszych, no bo tako, Kłębo, tak. To już są bardziej moi rówieśnicy. Raczej tych młodszych to tak... Mata. No Mata, okay. Bo no gdzieś tam... Gdzieś tam ci się spodobał utwór, interpretacja. Tak. Czyli mamy takich 3, kogoś jeszcze dorzucić już do tej triady, trójcy. Białas. Białas. A podoba ci się jego ostatnia płyta Newcomer? O! Wiesz co, ja jestem słaba trochę, także totalnie twórczość, jedna płyta, czy przesłucham po prostu gdzieś tam pojedyncze numery. No i to jest najlepszy opis polskiego rapu, dziękuję. Dobrze, przechodzimy do kolejnych wątków. Jak zacząć? Łatwiej jest teraz zacząć na YouTubie, bo ja pamiętam cię Ile ty zaczęłaś na YouTubie? 6-7 lat temu? No nie, no więcej, co? Dłużej chyba. 12, 11, 12. Kiedy to zleciało? Jeju. Łatwiej było teraz zacząć, czy teraz? Bo pewnie padaje takie pytanie. Magdo, jestem utalentowaną wokalistką bądź wokalistą, chcę zacząć tak jak ty. Chcę pójść twoimi śladami, chcę nagrywać przeróbki, a potem komponować autorskie utwory. Co ty odpowiadasz wtedy ludziom? A propos wcześniejszego pytania, to myślę, że wcześniej było łatwiej niż teraz. Wcześniej? Okej. Tak. Dzisiaj może jest okej, można by było zrobić jakąś fajną karierę, ale wydaje mi się, że to jest tak na chwilę. Na chwilę. Że ludzie jednak nie zatrzymują się na dłużej. A chyba dzięki temu, że u mnie zaczęło się to dużo wcześniej, to ci ludzie jakoś tak zostali ze mną po prostu i są do tej pory. A gratuluję ci, bo ty wychowałaś, bo często jest tak, że jest właśnie zmora tych celebrytów, influencerek, że wiesz, sezon, dwa i potem następny, tak jak wytwórniak. I właśnie dobrze idziesz własną ścieżką, bo widzę, że współpracujesz tam dystrybucyjnie z jakąś tam firmą, z tego co widziałam na Spotify'u, ale jednak w większości utworów jest, wiesz, copyright Magda Bereda, nie? Tak, 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 tak. I drugie pytanie było? Drugie pytanie było, jak ludzie do ciebie piszą, twój zakon, twoi odbiorcy, to co ty im odpowiadasz? Jakich wskazówek udzielasz? Bo może ja chcę napisać, cześć, nazywam się Bartek, nieważne, chciałbym zacząć przygodę z muzyką tak jak ty, umiem już złapać amol i dedur i chciałbym iść twoimi śladami. Pozdrawiam, Bartek. Dla mnie najważniejsze jest taka... po prostu bycie sobą. Bycie sobą. Tak. No to ja jestem sobą, dobra. Najlepsza wersja siebie to bycie sobą. Czyli skromność, uśmiech, pokora, determinacja, pracowitość. Pracowitość, myślę, to... bardzo. Czy jest się... Bo zobacz, ja nie byłam wcale kimś wybitnie utalentowanym i uważam, że nie jestem. To uważasz, że Wiki Gabor jest bardziej utalentowana od ciebie? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Ona... A umiesz takie melizmaty jak ona? Bo ja tak próbowałam. Nie wiem, ja szczerze mówiąc nawet nie próbowałam. Jo! Gdzieś tam czasami sobie próbuję, ale szczerze mówiąc po prostu uważam, że to jest jej styl i ja nawet się za to nie biorę, bo tworzę jakiś swój. No czekaj, no to kto w twoim wieku jest? Czekaj, Wieniawa? Wieniawa jest chyba młodsza od ciebie. Tak, jest młodsza. Młodsza od... No to dobra, kto jeszcze? No bo mi w takim razie, jeżeli mam benchmark, jeżeli mam mówić, to jest, jeżeli patrząc na ten, ja uważam główny, no to jest właśnie Julia, Wieniawa i ty. Okay, i potem długo nic. No bo kto? No bo kto? Bo ona śpiewa, jest aktorką, tańczy, robi wszystko, nie ma wad. No jesteś ty. Uśmiechnięta, pracowita, skromna dziewczyna. A dalej to nie wiem. Mówię o dziewczynach w twoim wieku, nie? Bo potem, wiesz, są te Roxany, Wiki, a to są młodsze, tak. Nie? No to spoko. Właśnie mnie to doceniam, twoją pracowitość. No i chyba dzięki właśnie tej pracowitości, którą można zobaczyć z każdym filmikiem, każdym numerem, to dzięki temu... Chyba mogę pokazywać ludziom, że jeśli naprawdę się chce, no to jest kwestia czasu, kwestia pracy, cierpliwości, wyrozumiałości do samego siebie. Okej, a powiedz mi, czy ty poprzez tą swoją skromność i pracowitość, poprzez te twoje cechy nie otrzymujesz propozycji z gal freakfightowych? Mamy liczby, mamy młodą, atrakcyjną kobietę, która ma, znaczy wyznawców może za duże słowo, ale wiernych odbiorców, którzy są z nią od samego początku. Właśnie, nie otrzymujesz propozycji, przecież to jest wszystko podane na tacy, ty powinnaś być w każdej gali, powinnaś, ty nie umiesz śpiewać, a ja umiem i ty śpiewasz singiel Wiosna, sprawdzajcie w serwisach. Ale że śpiewać, czy że walczyć? Nie, chodzi o to, żeby walczyć, ale jednocześnie też śpiewać, rozumiesz, bo to jest doskonała promocja. Ja dostawałam jakieś propozycje, żeby po prostu przyjść na takie gale, zobaczyć jak to wygląda, ale tak żeby walczyć, to nie dostałam nigdy takiej propozycji, no i też w sumie okej, bo nigdy bym takiej nie przyjęła. A myślałam, że wiesz, jakiś konflikt byłem typu Wieniawa kontra Bereda, nie? Zupełnie, w ogóle to nie jest moim stylem, ja jestem bezkonfliktowym człowiekiem. To dlatego nie mogę, dlatego nie... Wiesz, jak nawet ktoś mnie skrzywdzi, to ja po prostu wybaczam, bo to wybaczenie jest po prostu lepsze dla samej mnie niż... Właśnie, Boże, drugi policzek też nadstawiasz? Ja, Podziwiam cię. Powiedz mi, to jak ty funkcjonujesz w tym obszarze influencersko, youtubersko, jakkolwiek, jak tokolwiek zabrzmisz? Jak ja widzę, jak ich poznaję, to są po prostu ludzie, którzy jakby spadli z poziomu swojego ego, to by momentalnie już byśmy im trumnę kupowali albo urnę. A ty? Cześć, nazywam się Magda, praca. Mhm. No. Ty mi rujnujesz cały wizerunek youtuberów, influencerów. To influencerki. Dobrze. To dobrze, ale ja jestem, mam wrażenie, że okej, coś tam wpływam na ludzi faktycznie, nagrywałam na YouTubie, piszę numery, tworzę muzykę, ale jestem tak totalnie obok tego świata show biznesowego. No właśnie widzę, kurczę. W ogóle, wiesz, dostaję zaproszenie i ja mówię, wiesz co, no nie, no... To dzięki, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Piotruś, kurde, bo ja, wiesz, miałam takie nastawienie, że wiesz, przyjdzie Magda Bereda, powie to mi się nie podoba, tu. Ten kadr mi nie pasuje, muszę ustawić tak. Chociaż kiedyś miałam rozmowę z Lil Masti i ona mi udzieliła wskazówkę bardzo cenną, bo kiedyś mieliśmy, czy ja miałam, jeszcze robiłem sam, miałam daleko kamerę, mówię, Bartek, ty mi zrób kawę, a ja ci ustawię kadr, wiesz, cyk. Lepiej? Nie, no, lepiej. To są super rzeczy. I to są super rzeczy. I to dla mnie też był szok. I ja będę podtrzymywał ten wątek, czy to jest kwestia wychowania, mentalności, czy patrzenia na to z takim chłodnym okiem, mówisz, nie, to nie jest dla mnie, ja robię swoje. Wszystkiego po trochu. Naprawdę? Bo wiesz, ja byłem zaskoczony, jak wrócę tego wątku, że wiesz, wyjdzie Magda, sztab ludzi, tutaj będą ci trzymać, wiesz, dobra, te buty nie, musimy zmienić, a to dobra, taka sceneria, dobra, stylówka inna, a tu przychodzi Magda z mamą, na luję, siadamy i zaczynamy. Wow! No, naprawdę. Wiesz, a po co to wszystko tak napompowywać? No właśnie pytam się, po co? Tak jak ta cała Caroline, nie wiem jak ona ma to nazwisko, kojarzysz, Piotruś? Taka laska, która ostatnio wypłynęła, wszyscy ją zapraszają, znasz ją, że tam i Sandrę Kubicka jest jakaś tam kosa, że podobno jakiś... To dobrze, nie zaśmiecaj sobie tym głowy, ja już wystarczy, że zaśmieciłem, że gość z Pomponika czy tam z innego portalu pyta się, co zrobisz, jaki ty masz talent? On mówi, nie ma talentu, jestem bogata i ładna, nie? Można i tak, słuchaj, no teraz trochę na tym to polega. Niestety. Dobra, powiedz mi w takim razie, ile musiałbym zainwestować kasy, żeby mieć twoją pozycję? Tylko w swoim obszarze. Kilkaset? Ale kurczę, to ja musiałabym zliczyć, ile wydałam na teledyski, ile wydałam na stworzenie wszystkiego. Tak, myślę, że bardzo dużo. Tak naprawdę wszystko, nawet moi ludzie, którzy mnie obserwują, jak coś reklamuję, to oni wiedzą, że to wszystko idzie na muzykę, której słuchają. I to jest bardzo dobre, właśnie inwestycja. Ale powiedz mi, czego byś nie zareklamowała na przykład? Bo Piotrek zbiera fundusze i powiedział, ty, a może Magda by zareklamowała nasz salon tatuażu, nie? Salon tatuażu, o właśnie. Czego bym nie zareklamowała? Zareklamowałabyś salon tatuażu? Może jakbym robiła jakiś tatuaż. I właśnie teraz wyprzedzamy ten wątek, czy masz jakieś tatuaże? Ładnie to zrobiłem, nie? Nie mam. Nie masz. To Piotruś powiedział, że jakby co, to wiesz, jakbyś chciała, to dobrze. Zostawiamy, damy ci wizytówkę. Znaczy ja bym chciała, tylko jeszcze to jest taka... Piotrze. Że muszę być pewna na 100%. To jak coś, to mamy do siebie kontakt. Pozdro Magda, nagramy coś, wierzę. Właśnie, dlaczego hip-hop? Dlaczego hip-hop? Dlaczego hip-hop? Ale że co? Dlaczego? Bo powiem ci tak, no, że często się, jeżeli się rozmawia z raperem i nie ma zielonego pojęcia o raperze, to pytasz się, dlaczego hip-hop i dlaczego taksywa. Znasz to, czy nie? Nie. No to widzisz. Zupełnie nie. Jesteś pierwszą rozmówczynią, która odpowiedziała na to pytanie z uśmiechem, nie odpowiadając. To chyba dobrze. Kurde, podoba mi się ten twór. Skąd ty bierzesz ten luz? Twórczość, pasja? Znajomi? Pasja, chyba pasja. Ja z znajomych to naprawdę mam bardzo, bardzo mało. Ja tylko na przykład z Piotrem. Dlaczego się odsunąłeś? Bo tak wiesz, bo chciałam być znajomym bliżej, bo to wiesz, bo często na przykład mi jakaś influencerka powiedziała jakieś, nie zbliżaj się do mnie. Ja mówię, dlaczego? Ponieważ jestem cenna, jestem wartościowa. Ja mówię, no trudno. Zderzysz się z ludzkim elementem, no wracając. Mała liczba znajomych, ale to przez obowiązki, poprzez... Wyjazdy. Ja jestem trochę introwertykiem, no nie ukrywam tego. Jesteś? Tak. Ojej. I no to, że piszę piosenki, to jest po prostu dla mnie takie... Łączysz się ze światem. Tak. Tutaj. Ja. To na przykład łączy się ze światem, rozmawiając z Magdą Beredą, bo na przykład ja nie jestem introwertykiem, ja jestem ekstrawertykiem. No ale ja bardzo zazdroszczę takim ludziom. ja zazdroszczę takim ludziom jak ty. Spokój, praca, uśmiech. Ja tym zaraz bym wszystko rozwalił. Powiedział, ja chcę być jak Julia Wieniawa, jak był na twoim miejscu na przykład. Ale tu nie. Cierpliwy nawet kamieniu gotuje. Właśnie, tak jak Mariusz Pudzianowski mówi. Was dużo łączy z Mariuszem Pudzianowskim. A byłaby szansa, że na przykład Mariusz Pudzianowski mógłby wystąpić w twoim klipie? No, dlaczego nie? Ja bym wyobrażał to sobie, bo i ty jesteś pracowity i on jest pracowity. I taki cross. Mariusz Pudzianowski, Magda Bereda, super. Kto wie? Ty. Ale fajnie, chciałbym tutaj na przykład... A właśnie, co bym musiał zrobić, żeby zagościć u ciebie w kawałku albo w jakiejś współpracy? Co musi mieć osoba, żeby zacząć współpracę z tobą? Ja zazwyczaj, to jest trochę takie przerażające, ale mam coś takiego, że jak widzę jakąś osobę i... Wystarczy popatrzeć w oczy albo, no ja albo pogadać chwilkę, to ja już wiem, czy to jest to, czy to nie jest to. Jak myślisz, to jest to, czy nie? Czekaj. No bardzo dobrze mi się z tą rozmawia. No to super, to w takim razie kolejny singiel, jak będzie lato, jesień, zima, nie będziemy słuchać Vivaldiego, tylko Magdy Beredy, to będziemy cię zapraszać, namówimy cię na tatuaż. Piotr będzie zadowolony, ja będę zadowolony, mama będzie zadowolona i wy będziecie przede wszystkim zadowoleni. Super energia. Powiedz mi, jakie otrzymałaś najgłupsze pytanie w swojej działalności artystycznej? Najgłupsze, że powiedziałaś, kurwa, pierdolę, nie? Chyba najgłupsze to są te, które w ogóle nie są o mnie, tylko że wiesz, widzimy się z kimś i a co sądzisz o tym i o tym? Okej, czyli na takiej zasadzie, czyli robione pod kliki. Czyli na przykład jest ta cała Caroline, nie zaśmiecaj sobie tym głowy, i my zapytał, ty Magda, a co sądzisz o tej nowej dziewczynie, która pojawi się na salonach? A ty, no cóż, no nie mam zielonego pojęcia, ponieważ mam najnowszy singiel Wiosna, który jest do usłyszenia w serwisach streamingowych i klip na YouTubie. Naprawdę? No to są najgorsze pytania, to jest najgorsze. I ty powiesz, no nie wiem, no nie znam, nie? A kiedyś jeszcze dostałam takie pytanie, czy założyłabyś drugi raz tę samą kreację? Ja wtedy odpowiedziałam, że no tak, przecież mam pracę. Jeju, naprawdę? A to fajne było, ja też bym tak samo powiedział. Mi też ktoś mnie zapytał, bo byłem na gali popkillerów i założyłem tą samą koszulkę, czy w ubiegłym roku z Eminemem. Dokładnie, ktoś zapytał, o, kojarzę cię po tej koszulce. Ja mówię, no cóż, mam takich 30, nie? Albo 31 na każdy dzień. Może to i urok, a może to nie będę podawał marki, bo ona mi nie płaci. Słuchaj, ale to jest bardzo pozytywne. Jaki ty niesiesz przekaz dla swoich odbiorców? Tak jak załóżmy, moim przekazem jest to, żeby się ludzie dobrze bawili, żeby był dystans w tych rozmowach, żeby nie było spiętych 4 liter, żeby nie było pytań z kartki, żeby to była po prostu rozmowa luźna. Na zasadzie poznaję pierwszy raz Magdę Beredę, bo nie miałam wcześniej z tobą okazji rozmawiać i to jest mój przekaz. A twój? Ja w ogóle moim takim marzeniem jest to, żeby każdy w sobie mógł odkryć, że gdzieś tam w głębi jest dobrym człowiekiem. Piotrze, ja jestem dobrym człowiekiem, czy nie? Zapamiętamy. Jemu ciężko opowiedzieć. Ja lubię po prostu dawać ludziom taką nadzieję, poruszać ich, poruszyć to serce czasami skamieniałe. Cnoty, wiara, nadzieja, miłość, Magda Bereda. Ty, to jest taki dobry slogan. Ja bym sobie to wytytułował. Wiara, nadzieja, miłość. Pamiętaj o Magda Bereda. Oczywiście. Zrobiłbym MB. Chociaż to są inicjały też niegdy mojej siostry. No dobra, właśnie. Nieważne. Ale spoko. I tak właśnie myślę nad tym, jaki jest twój przedział wiekowy, taka odbiorców, bo patrz na te statystyki i to jak to się prezentuje? Od najmłodszego do najstarszego, od najmłodszej do najstarszej. Zależy gdzie, bo no na TikToku wiadomo są zawsze młodsi, ale na przykład na Facebooku czy Instagramie to są ludzie powyżej 24 lat. Czyli ja, okej. Okay. Tak, no na Facebooku nawet tak do 50. Wow, super. Tak. Czyli pewnie jesteś marzeniem, o, żeby mój syn, mój wnuk miał taką dziewczynę jak Magda. Być może, no nie zobaczcie, wiem. Skromna, inteligentna, kreatywna, twórcza, materiał. I teraz zadam to pytanie, które nie powinien zadać, ale zadam. Ty masz kogoś? Nie. O, kurczę, jak taka dobroduszna i taka utalentowana? To jest właśnie to głupie pytanie. I właśnie, to jest to głupie pytanie, masz kogoś, ale ty pewnie nie miałabyś czasu, żebyś mieć kogoś, nie? Nie, no zawsze się znajdzie czas. Ale słuchaj, tam padają często w twoich singlach właśnie takie linijki typu, że może kolacja, restauracja, może wspólny spacer, może Tinder. Właśnie. Tindera to nie było. Nie, było coś jakiegoś. A, było coś. Był w singlu tak, Tinder. Słuchaj, ja słuchałem. Ja to nie jestem tak jak większość dziennikarzy. Magda Bereda, powiedz mi, jak się zdobywa 100 tysięcy lajków przy poście. Skąd taksywka i dlaczego hip-hop, nie? Ale ja mówiłem ci, że ty masz większy charakter, większą siłę przebicia, żeby nie używać niepolitycznego, poprawnego sformułowania. Masz więcej jaj niż jeden polski raper. No. Dziękuję. A proszę bardzo. Skromność, panowie, skromność, a nie przewózka i wynajmowanie ekskluzywnych samochodów. Właśnie ostatnio się zastanawiałam nad tym, że... Farmazon. Że rap to jest takie... To jest kreacja, wyłącznie. Tak, totalnie. Tylko wiesz, fajnie, żeby w tej kreacji była jakaś umiejętność, a często tych umiejętności brak. Nie, no są wyjątki, nie mówię, że są prawdziwi ludzie w tym rapie też, ale no większość jednak to jest no ten taki trochę patorap. Niestety. I to też mnie, smuci, ale na szczęście twoja twórczość nie jest patologiczna. No chyba nie. Ale właśnie, poczekaj, bo ty jesteś wykształcona muzycznie, ty masz, czy ty jesteś samoukiem? Samouczką jestem. Samouczko, ty ładne to słowo. Samouk, samouczka, jesteś samouczką? Jestem samouczką. Ja, poczekaj, czyli tak, śpiew, bo to też jest instrument. Gitara. No gitara tak najgorzej. Dlaczego? Ale, ty chyba na ukulele ukulele i piano, tak. Czyli klasycznie. Słuchaj, szukasz kogoś do sekcji? Bo ja na przykład w wolnych chwilach bas perkusja na przykład. No mam już bas i perkusję. Kurde, no to ja nie wiem. Kogoś na prowadzenie koncertów na przykład. Ja mam konkurencyjne stawki. Wymienimy się potem kontaktem i tak dalej. Pozdro Magda, nagramy coś, wierzę, część druga. Będzie tak jak raperzy mają hypemana. Ja mogę, zobacz, jak nam ładnie wyszło. Będę mówił słońce, albo jak wpadnie słowo Tinder, albo coś o jakimś chłopaku, to ja wyskoczę. Powiedz mi, panowie do ciebie w jakiś sposób dziwny, ekstrawagancki próbują nawiązać z tobą znajomość? No zdarza się. Ale jak to mówią, Magdo, znam twoje wszystkie utwory, twoja płyta do dziś gra. Nie, no prosto z mostu czasami, czy się umówisz ze mną albo... Naprawdę? Tak. A ty tak, no nie wiem. Ile masz obserwujących na Instagramie? Ponad 1000. O jest. Nie, no ja jestem bardzo ciężka tak, żeby gdzieś tam z internetu się z kimś poznać. Czyli nie masz czegoś takiego, że internet, wow, czyli grono wspólnych bardziej znajomych. Zazwyczaj zapraszam na koncert i wtedy. Ja, zobaczcie, zapraszam cię na koncert. Ty, ale może zobacz, jak Doda miała 12 kroków do miłości, to może Magda powinna mieć takiego 12 nut do partytury na przykład, miłosnej partytury. Podrzucam. Słuchaj, może to się wydarzy. Jezu, ale powiem ci naprawdę, bo ty tak onieśmielasz mężczyzn, myślę, że oni mają pewnie problem, żeby w ogóle zagadać. No z tego, co słyszałam, to właśnie niektórzy mówią, że ja to w ogóle nie mam szans u Magdy. Ale dlaczego? Nie wiem. Ja nie wiem. Musiałabyś mi to zadać pytanie. Albo i nie, albo i odwrotnie. Jakby zupełnie uważam, że każdy człowiek ma jakieś takie swoje wartości. Jeśli nam odpowiadają, to... Szczerość, przebojowość i przede wszystkim pewność siebie. I myślę, że na tym można dużo zyskać, bo często jest tak, że wiesz, o, ktoś szuka księcia z bajki albo księżniczki. Nie, uważam, trzeba być pewnym siebie i uwypuklić te cechy, które masz najmocniejsze. I tyle, no bo jak kliknie, to kliknie. Sobą, no, jak kliknie, to kliknie, jak nie kliknie, no to się idzie dalej. No. Ja myślę, że w trakcie naszej rozmowy kliknęło. I właśnie, single czy płyta w tym roku? Jak to będzie? Tak czysto muzycznie. Płyta, wierzę, że na koniec roku będzie płyta. Czyli będzie taki prezent świąteczny pod gwiazdkę. Jeżeli nie masz pomysłu na prezent świąteczny, kup najnowszą płytę Magdy Beredy. Coś takiego. No i mamy reklamy. Kurde, ja mogę być takim, wiesz, takim twoim anonserem, o. Hypemanem. Też mogę być wszystkim. Słuchajcie, ja myślę, że ja powinienem współpracować z Magdą. Kurczę, przede wszystkim jest młodsza, jest kreatywna, pewnie też dobrze płaci. Ja byłbym pracowity, 100% normy. Dobrze płacę, tak. Kurde. To teraz niech wysyłają ci CV na te wszystkie Instagramy, TikToki. Ale właśnie, która platforma jest ci najbliższa, jeżeli chodzi o portale, jeżeli chodzi o społecznościówki? Chyba Instagram. Instagram jednak. A TikTok? TikTok, powiedz mi. Ja mam wrażenie, że jestem za stara na tego TikToka. No co ja mam mówić, kurde. Ja to czasami wpadnie, nie. Właśnie najpopularniejszy, jak wyciąłem fragment, to był fragment właśnie z Lil Masti. Nomen omen, czyli to też o czymś świadczy, nie? Nie, kurde. No mam wrażenie, że po prostu Instagram jakoś tam nie pasuje. Dobra, Piotrek, ty zbieraj środki, żeby tutaj Magda zareklamowała nasz salon. Oczywiście gościnny salon tatuażu Sin City Ink, ulica Konrad. Słucham, nie wypłacisz się. Może jakąś zniżkę dostaniemy, albo jakiś dobry tatuaż walniemy tutaj. Wiara, nadzieja, miłość, Magda Bereda. O, myślę, że to będzie dobra puenta naszej rozmowy. Sprawdźcie jej singiel, utalentowana dziewczyna. A właśnie, może jakaś kariera w telewizji? Przecież ty miałaś jakiś tam epizod z tymi The Voice Kids chyba, tak? A może to cię kręci, bo tobie dobrze to wypada. Jak widziałem jakieś archiwalne rzeczy, jest luz, jest natura. Tak, no i ja lubię takie rzeczy, ale na razie trochę chyba to nie po drodze, nie wiem, może kiedyś. Why not? Dlaczego nie? Internet, telewizja, postscriptum. Ty masz taki wers najnowszy utworu, że usłyszałaś gdzieś w radiu. Ty naprawdę słuchasz radia? No jak się jedzie autem, to... A, okej. Czyli można powiedzieć, że Wiosna też jest dobrym utworem do auta? Tak. Słuchajcie, mam nadzieję, że w waszych głowach i waszych sercach pojawi się Wiosna po wysłuchaniu najnowszego singla Magdy Beredy pod tytułem Tr Wiosna, ale błyskotliwe zakończenie. Dziękuję za rozmowę. Magda Bereda, sprawdzajcie ją, bierzcie z niej przykład, bo to jest zdolna, pracowita i przede wszystkim skromna artystka. Dziękuję. Przez wielkie A. Trzymajcie się. Hej.